Witajcie kochani, ja tak szybciutko, wczoraj wysłałam wam post, w dniu wczorajszym Andrzeja, strona na Facebooku o nazwie Andrzej Nacjonalista została usunięta przez Facebook, wycofana z publikacji. Oczywiście Andrzej stara się tą stronę odzyskać, co nie zmienia faktu, nie było tam żadnej historii, jakichś nadużyć, aczkolwiek z dnia na dzień, wczoraj późnym wieczorem została ta strona usunięta z publikacji. I Andrzej nie spełnił swoich planów, ponieważ dzisiaj potrzebował relacjonować na tej stronie i uniemożliwiono mu to w ten sposób, tak więc na pewno na Rebel24 będzie więcej informacji. Wczoraj wam rzuciłam post, dzisiaj też jeszcze do was mówię, bo może relacja trafi do większej liczby osób, jak właśnie jesteśmy cenzurowani, jak te nasze informacje dalej nie przechodzą, jak to jest utrudniana taka działalność, tak więc... Informacja, strona Andrzej Nacjonalista usunięta z publikacji. Więcej informacji niebawem podamy. Mam nadzieję, że Andrzej się nie podda. Myślę, że tak na pewno nie będzie. I nie za niedługo będziecie mieli okazję, tutaj na Rebel24 też wrzucę linka do jakiejś nowej strony, którą stworzy, bo to jest dobre narzędzie, to jest dobre narzędzie do nagłaśniania najważniejszych spraw dla interesu publicznego. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia niebawem. I życzę wam miłego wieczoru. Ja uciekam do Bielska teraz. Właśnie będę wyjeżdżała. I co? No i do zobaczenia niebawem. Przykro mi, że tą stronę mu usunęli. No ale to jest tylko taka rzecz, wiadomo, matrixowa. Najważniejsze jest nasze zdrowie niż jakieś takie dodatki, ale tak jak mówię, no otworzyło się kolejne narzędzie, które by umożliwiało nagłaśniać bardzo wiele rzeczy. No ale właśnie Facebook usunął, nie było informacji, z jakiej przyczyny to jest usunięte, nie ma w ogóle żadnej historii ta strona, w historii, jak to się nazywa, no w historii tych całych banów ichnich nie było żadnej tam informacji, nawet pisało, dobra wiadomość jest taka, że nie ma tam właśnie tych, że nie ma, no historii, ograniczeń strony, no a mimo to strona została wycofana z publikacji, tak więc... Tak na szybko, tak na biegu, bo lecę dalej. Miałam wczoraj zrobić jeszcze live'a późnym wieczorem, ale zrobiłam wam post, ale widzę, że już jest nas trochę osób, a post bardzo mało osób zobaczyło, tak więc niech to się niesie, że kolejna strona na Facebooku jest usuwana. Tak więc pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Całuję was, całuję, całuję, całuję.